trenerze, start okresu przygotowawczego do nowego sezonu, ale też start mikrocyklu treningowego do meczu z Wisłą Płock. Na pewno nietypowa sytuacja. Jak w takim razie te najbliższe dni będą wyglądały? A więc zaczynamy tak na dobrą sprawę od diagnostyki tych zawodników, których mamy do dyspozycji. Dzisiaj już pierwszy z tych testów. Oprócz tego będziemy w najbliższych dniach skupiali się już na pracy, takich akcentach motorycznych, jak również i akcentach taktycznych już pod kątem najbliższego przeciwnika w Pucharze Polski z Wisłą Płock. Właśnie pierwszy mecz z Wisłą, taki sprawdzian. Później, jak kolejne dni będą wyglądały, będzie obóz w końcu w Grodzisku Wielkopolskim. No i czy wiadomo już, z kim zagramy dwa spotkania sparingowe? Oczywiście takie są założenia, takie są plany. Wszystko to może zbombardować nam ten okres pandemii. Natomiast liczymy na to, że nic takiego się nie wydarzy. Rozegramy mecz, następnie wyjeżdżamy, tak jak wspomniałeś, na zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego i tam mamy w planach rozegranie dwóch meczów kontrolnych, jeden z Kaliszem i drugi z Widzewem Łódź. Ten okres zgrupowania to będzie czas poświęcony na motorykę, czy bardziej na taktykę, czy te proporcje będą tak 50 na 50? W każdej chwili może zostać trenerem. 50 na 50. Taki jest czas, krótki ten czas i faktycznie chcemy to wszystko pogodzić. Z jednej strony sporo tych akcentów motorycznych, ale też chcemy już przekazać drużynę nasz taki pomysł i sposób grania w tym nadchodzącym sezonie. W ubiegłym tygodniu dwa kolejne podpisy pod nowymi kontraktami. Jak trener scharakteryzowałby tych dwóch nowych zawodników? Mówimy tutaj o Nowaku i o Kamil Paprzycki, Oskar Paprzycki, bo jeszcze dotarł do nas Kamil Szymura. Każdy z tych zawodników, generalnie nie będę tutaj o nich indywidualnie mówił, każdy z tych zawodników pasuje nam do tego naszego sposobu grania. Są to zawodnicy już też przede wszystkim ograni na tym poziomie rozgrywkowym. I liczymy na to, że tym swoim doświadczeniem i tym tą swoją również i mobilnością na boisku są w stanie pomóc tej drużynie w osiągnięciu swoich celów. Pojawiła się także nowa osoba w sztabie szkoleniowym. Jaki teraz będzie podział obowiązków? Czy coś się zmieniło? Troszkę się zmieniło, tak. Doszedł do nas Kasper Jędrychowski, z którym pracowałem w GKS-ie Bełchatów. Jest to młody, ambitny człowiek. On będzie zajmował się tutaj tematami motorycznymi. Natomiast Tomek Horwat będzie z nim tutaj i w tym temacie również współpracował. Generalnie, jeśli chodzi o o naszą współpracę, ona ma być z korzyścią dla zespołu. Wszyscy dyskutujemy mocno, angażujemy się w sprawę. Także liczę też, że ta współpraca nasza przyniesie wymierne efekty. To na koniec pytanie, które pewnie do prezesa Bartnickiego i Krzyśka Wizackiego też powinno być skierowane, ale które bardzo interesuje kibiców. Czy kadra już zamknięta, czy jeszcze w kolejnych dniach, tygodniach coś może się wydarzyć? Coś może się wydarzyć, ale tak jak mówisz, to pytanie do prezesa Bartnickiego.